Rok 2018 zaczyna się we wspólnocie Hallelujah wieloma nowościami. Powiedzmy sobie o kilku z nich. Efekt tego, co widzimy tutaj, to między innymi praca nowej diakonii, diakonii medialnej. Jaki jest jej cel? Jakie będą efekty ich prac? Krótko mówiąc, można byłoby powiedzieć, że głównym celem jest ewangelizacja i kropka. Czyli przekaz Ewangelii poprzez media. I o to tak naprawdę nam chodzi, żeby propagować Ewangelię na tym siódmym kontynencie, tak jeden z biskupów nazwał, tą przestrzeń wirtualną, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi, ogólnie już wszyscy są gdzieś w sieci, w internecie, oglądają różnego rodzaju filmiki, słuchają muzyki, słuchają różnych konferencji. Czasami może być to dla kogoś preewangelizacja, też zdajemy sobie z tego sprawę, czyli jakieś zaoranie serca pewną treścią, żeby później ziarno Słowa Bożego mogło paść na to serce i wydać obfity plon. I o to nam przede wszystkim chodzi, żeby wejść w tą przestrzeń. Mamy środki do tego, czyli mamy sprzęt i chcemy, żeby ten sprzęt, nasze umiejętności jakieś, które tam nabyliśmy, żeby służyły na chwałę Bożą. Pierwsza z takich zmian, które już za niedługo zobaczymy wszyscy, gdy odwiedzimy stronę wspólnotową hallelujah.pl. Co ukaże się naszym oczom po zmianie? Co takiego od razu zobaczymy, co będzie zupełnie inne niż w ubiegłym roku? Tak, inne będzie. Będzie może bardziej nowoczesne, bardziej dostosowane do tych trendów, które są normalnie propagowane na stronach internetowych. Czyli ma być to strona, ta hallelujah.pl, przede wszystkim naszą wizytówką. Czyli ludzie z tej strony dowiadują się prostych rzeczy, jak do nas trafić, o której godzinie są spotkania, co się dzieje we wspólnocie, ale tak w ogólności, czym jest ta wspólnota, kto odpowiada za tą wspólnotę. Więc jest to wizytówka, która jest w takim, powiem, nowoczesnym designie zrobiona. A potem z tej wizytówki można wejść też na taką podstronę, która jest stworzona i na niej będzie można znaleźć już takie konkretne rzeczy jak nauczania, które były, różnego rodzaju ogłoszenia i to wszystko, co jest na starej stronie, gdzieś tam będzie, ale też będzie to jakby w nowej takiej odsłonie, nowej szacie graficznej. Czyli dla ludzi, można powiedzieć, z wewnątrz nic nowego, nic, czego by wcześniej nie wiedzieli, ale również i ich czeka pewna nowość. Tak, pewna nowość to chyba ta trzecia strona, która powstaje, czyli strona hh.pl.tv, czyli strona medialna, na której chcemy zamieszczać między innymi to, co teraz robimy, na której będą krótkie filmiki, zachęty. Wszystko to, co tutaj można powiedzieć już wyprodukowaliśmy w diakonii medialnej, będzie tak zwany tydzień pasterski właśnie tam. I o ten tydzień chciałem troszeczkę bardziej zagadnąć, żebyś troszkę chociaż odsłonił, bo tydzień spodziewamy się, tydzień ma 7 dni, każdego dnia jest coś innego. Czy to samo czeka nas tutaj pod względem medialnym? Tak, staramy się, żeby każdego dnia wyszedł jakiś krótki film, jakieś krótkie przesłanie, audio, może nawet tekstowe, które ma zbudować naszą wspólnotę, które ma nas jednoczyć. Dlatego ten tydzień pasterski ma trafić też do różnych grup wiekowych we wspólnocie, czyli jest coś robione dla dzieci. Nie chcę odsłaniać, co to będą niespodzianki. Niektórzy ze wspólnoty się już domyślają, bo brali udział w tym, co było nagrywane. Coś dla młodzieży, to młodzież konkretnie robi i coś właśnie dla dorosłych, swego rodzaju inspiracje właśnie, wywiady z ciekawymi ludźmi, jakieś echo naszego nauczania, to wszystko tam się znajdzie. Każdego dnia. Czasami będzie to coś bardzo krótkiego, echo tego, co się dzieje w kościele powszechnym, jak też w kościele lokalnym. Także właśnie możemy teraz nawet zobaczyć taką krótką
zagajówkę, czołówkę tego, co będzie się działo. Zatem zobaczmy, co przed nami. Zatem hallelujah.pl to jedna odsłona tych nowości, druga z nich to hh.pl.tv. Tak jest, na które wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, żeby klikać, lajkować nas, udostępniać, żeby dobra nowina mogła się siać po całej sieci. Dzięki wielkie za rozmowę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.